Jest to rzecz bardzo rzadka. Zmienia się gąd co około 50-70 lat, a tutaj kościół jest z 1466 roku, więc na pewno ten gąd wielokrotnie był zmieniany. Mamy szczęście, jedyne w tym stuleciu, że jesteśmy przy robotach związanych z wymianą gątu. To jest akurat rzadziej spotykany gąd 60 modrzewiowy. Musimy zachować stare wszystkie łączenia ciesielskie, takie jakie były. Wiercimy i wkładamy drewniane teble. Czyli technologia jest zachowana taka, jak była 200 lat temu robiona. Najlepszym gącem do pokrycia jest gąd tak zwany łupany, czyli nie cięty na pile, bo piła przecina wszystkie włókna na drewnie. Kiedyś robiono tylko łupany gąd, dzisiaj już w Polsce niestety się nie robi łupanego gątu, stąd konieczność sprowadzenia tego gątu z Austrii. Ewenementem tego miejsca jest to, że więźba dachowa oryginalna jest z XV wieku. I na tej więźbie ponownie montowany jest któryś tam z kolei gąd. Czyli materiał na więźbie dachowej jest tak doskonały i tak dobrze dobrany, że wytrzymał wiele pokryć dachowych. Na szczycie dachu, na skrzyżowaniu transeptu znajduje się sygnaturka. Ona jest pokryta blachą miedzianą. Kiedy została zdjęta, kiedy otworzono kulę, dużym zaskoczeniem była zawartość kapsuły czasu. W kapsule czasu znajdowały się dwie butelki. Jedna butelka zawierała list cieśli Zygmunta Zasadzkiego, który opisuje, że wykonał tę sygnaturkę za 80 ryńskich. Pisze o swojej żonie, o swojej teściowej, ale przede wszystkim podaje datę ukończenia remontu, 29 lipca 1888 roku. Mniejsza buteleczka była pamiątką poprzedniej kapsuły czasu i mowa jest w niej o zrestaurowaniu tej dzwonnicy w 1752 roku. W starej kapsule znajdował się zbiór monet. Monet charakterystycznie dobranych. Domyślamy się, że pokolenie żyjące pod zaborem austriackim chciało nam przekazać pewną myśl, co pokazuje nam sytuację polityczną, w jakiej znaleźli się ci poprzedni budowniczy i ci, którzy podjęli się remontu w 1888 roku. Kiedy dowiedziałem się, że na sygnaturce kościoła świętego Bartłomieja w Mogile odkryto kapsułę czasu sprzed 131 lat i że będzie wykonywana nowa kapsuła, pomyślałem, że jako Ośrodek Kultury Norwida, instytucja zaangażowana w sprawy lokalne i zajmująca się dziedzictwem kulturowym Nowej Huty, powinniśmy też w tej kapsule pozostawić coś dla potomnych. W związku z tym wykonaliśmy medal, na którym umieściliśmy logotyp jubileuszu 70-lecia Nowej Huty, który obchodzimy w tym roku, oraz cytat Cypriana Kamila Norwida: przeszłość to jest dziś, tylko cokolwiek dalej, jako takie nasze przesłanie dla potomnych. Po drugiej stronie medalu umieściliśmy logotyp Ośrodka Kultury i adres, aby kolejne pokolenia mogły zidentyfikować naszą instytucję. Nową kapsułę czasu tak skonstruowaliśmy, żeby była odzwierciedleniem naszych czasów. W skład kapsuły weszły dwie miedziane tuby. W jednej znajdują się dokumenty papierowe, a w drugiej monety, medale i tabliczki pamiątkowe. Do nowej kapsuły czasu postanowiliśmy także dołożyć własną cegiełkę i upamiętnić koncert, który miał miejsce 9 czerwca 2019 roku, dokładnie w 40. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Mogile. Ja bym teraz poprosił o zapakowanie kapsuł. Pan przewodniczący, jest pan dyrektor. Pani dyrektor. O, ciężkie. Jest to najstarszy festiwal jazzowy istniejący na świecie. Równolatek Newport Jazz Festival. Spotykamy się zawsze z początkiem listopada na koncertach krakowskich zaduszek jazzowych. Staramy się dobierać artystów, którzy mają w swoim repertuarze jazz stanowany refleksyjny. My będziemy grali dzisiaj z Danielem Bonaventurą, to jest włoski bandonista. Także sam charakter instrumentu
No, wskazuje na to, że tam odrobina nostalgii w tym będzie albo więcej niż odrobina. Postaram się elementy adekwatne do 2 listopada umieścić.